film, budowa i montaż wkładki turbo kotła gazowego w kanał kominowy. Witam. Temat, który chciałem pokazać, będzie dotyczył montażu wkładki turbo do komina starego, do pieca gazowego też oczywiście wkładka będzie stosowana. Akurat tutaj będziemy mieli piec, no, bardzo prosty, tani, też Beretta. Piec jest oczywiście kondensacyjny. Tu zaraz będziemy powoli tłumaczyć wszystkie niuanse, począwszy od momentu zakupu, jak to wygląda, w jakiej postaci producent dostarcza, prawda? No, montaż, jak powiedziałem, już ma dotyczyć tutaj komina. Ja zaraz postaram się ten komin pokazać Państwu. O, to jest dokładnie ten komin. Tutaj. Tylko światło jest może nie takie. Jeszcze może z drugiego ujęcia mówię, ale się jeszcze w sumie trzyma. Wszystko jest ładnie. No, ta papa jest dosyć dobra, muszę przyznać. Klasy. No i tu ma tą zaletę, że faktycznie po tym dachu się da. Tam ten odcinek drugi jest dosyć dużo skromszy, no ale dachu da się po prostu w miarę dobrze chodzić. Także tu taki o przeciętnej sprawności człowiek, no, może się poruszać prawie jak kot po tym dachu. Nie ma tutaj ryzyka, że się spadnie. Oczywiście pod warunkiem, że się ma, no, dobre zdrowie zawsze, bo tutaj to jest warunek konieczny, że te minimum stanu zdrowotnego i przystosowania do jednak patrzenia z wysokości i tak dalej trzeba mieć. Także jeżeli ktoś ma jakieś problemy z równowagą, no to nie zachęcam oczywiście do takich ekskapad i jak roboty dachowe. To trzeba być już pewnym swego. I także to jest tyle odnośnie komina. To wracamy do tej naszej wkładki kominowej. No, w takiej postaci to przyszły kolanka. Tu jest do tego dołożony kawałek prostki. One są wszystkie zrobione w standardzie takim turbo. Rurka. Czym te elementy są oczywiście wysuwne. One można to rozłożyć, prawda? Wkładkę można sobie wyciągnąć. Tu jest powstaje taki wieszaczek, jest widać, założony taki dystans. Specjalnie plastikowy. No i ta rurka jest wkładana do środka. No to może pomagać również w montażu. Gdzie ten wieszak akurat, czy bliżej tego końca, czy drugiego, no to jest tam kwestia taka dyskusyjna, gdzie go ustawiać. No tutaj, jak widać, jest on proponowany, ten wieszak, że jest wkładany w końca tego klosza, prawda, końcówki, czyli przy tym końcu szerszym, prawda, do wkładu. Jeżeli chodzi o teraz, do każdej tych rurek i kolanek i rurek jest dostarczany taki woreczku kompletu szczelek. To później jeszcze dokładnie omówimy to. Jest tu również taka nietypowa troszeczkę kolanko, niby identyczne, ale troszkę inne, bo ona ma taką opaskę na tyłu zaciskową. No ta, i tutaj widzimy, że ta rurka trochę wystaje jedna z jednej strony. W przeciwieństwie tych pozostałych, bo one są tutaj są równe, prawda? Równo z blachą, a tutaj rurka plastikowa. Tu rurka plastikowa. Widać, że jest troszkę dłuższa od tej zewnętrznej rury, która jest wykonana z blachy. Tu akurat te rury są wykonane z blachy aluminiowej. No, to specjalnie takie wziąłem, bo uważam, że one są lżejsze, wygodniejsze w montażu. Ale to już jest tak zwany adapter. To idzie bezpośrednio na piec. To jest inne zagadnienie, do tego jeszcze zresztą problemu wrócimy później. Teraz jeżeli chodzi o tę podstawową tutaj, no to te odcinki to są sprzedawane w długości jednego tam metra, prawda? Długości jednego metra w takich pudełeczkach. Jest wszystko dostarczane. Tu jest, ktoś interesuje, to tu nawet jest jakiś tam, prawda, metka, jest producent,
prawda? Podany. No, na rury w ogóle sprawiają wrażenie dobrze wykonane. Jakościowo. Tu trzeba będzie ponacinać te końce. O. Te końce trzeba będzie tutaj ponacinać, prawda? O. W ten sposób nożem i już widzimy, że można to otworzyć. No i ta rurka tak, tak w pudełku, w kartonie to wygląda. Tu jest dołożony komplet uszczelek. No i tu jest cała ta rurka. Oczywiście ta rura też jest turbo. Tak jak tamte poprzednie. Proszę zwrócić uwagę. Prawda? Tu jest ten wieszaczek, widzę, włożony akurat no, z drugiej strony, czyli po stronie tego węższego. No do tego tematu jeszcze wrócimy. Czyli trzeba tutaj to się zdecydować, z której strony w zasadzie te wieszaki powinny być wkładane. Tu akurat wieszak jest bliżej tej strony nierozkloszowanej. Prawda? Widać, że te rurki są w miarę równe. Wewnętrzna plastikowa wykonana z tworzywa. Rura jest tego, no tu bym powiedział, że tu jest troszeczkę jak gdyby, no o tą wargę jest po prostu niższa, ciutkę, czyli to będzie około tam pół centymetra. Niższa, a tam od spodu no, nie dochodzi do końca. Przynajmniej to czuję, jeżeli odwrócę, to sprawdzimy, tak jest. To była do końca. Tu jest tego końca i tego końca. Ja już takie rury zbroiłem w te uszczelki. Mówię, no nie jest to czynność jakaś specjalnie trudna. Jest standardowo się robi jak w klasycznych rurach kanalizacyjnych. Jeśli ktoś już to robił, to będzie wiedział, o co chodzi. Mówię. Natomiast uszczelki się troszkę różnią między sobą. Ta uszczelka mała i ma wargę taką tylko prostopadłą. Zaraz to pokażę, o co chodzi. A ta duża uszczelka do rury, która wchodzi metalowej, czyli aluminiowej, ma wargę kierunkową akurat. Czyli tu będzie ważne, w jaką stronę ją włożymy. Natomiast ta mała tak z tej strony, tak? A z tej jest tak, prawda? Czyli wiadomo, jak to trzeba wkładać zgodnie z kierunkiem. Czyli jeżeli tą rurę wkładamy od tej strony, bo od tej strony ją będziemy wsuwać, czyli od tej strony rozproszowanej, prawda, tutaj, to wiadomo, że tą uszczelkę wkładamy tak, żeby ona się nie wywijała w czasie zakładania. Tu jest rowek, prawda? Musimy ją ułożyć tak, żeby ona się nie wywijała w czasie potem wsuwania rury. Jednocześnie w drugą stronę będzie tworzyła pewien większy opór dla ewentualnego rozsunięcia się. A to na ten temat to jeszcze sprawę będziemy analizować, przedyskutujemy, prawda, jak to zrobić. Sprawdzimy, bo tu są dużo różnych teorii, jeżeli chodzi o to ryzyko rozsuwania się rur w trakcie wkładania tych wkładek kominowych, prawda? No, to trzeba zrobić. Oczywiście, że do montażu wkładamy w ten otwór. Widać, że w jednej ręce trzymam tą kamerkę komórkową. Tutaj się staram zrobić, tak nie powinno to wyglądać, no ale sam fakt, że to się da nawet tak włożyć, więc świadczy o tym, że ta czynność nie jest taka trudna, skoro mogę jedną ręką praktycznie to sam bez trudu włożyć. Czy to trzeba później jeszcze dookoła sprawdzić, czy się poprawnie wsunęła tą uszczelkę, poprawić ładnie, żeby równiutko pracowała tu, żeby pewnie siedziała w rowku na całym obwodzie. Trzeba sprawdzić po kolei wszystkie te punkty, które żeśmy zamontowali do tej pory. O, tu mamy druga uszczeleczka. Jak już wspomniałem, ta mała jest taka. Ona jest taka. I tutaj widzimy, że ona ma taki jeden garbik tylko w środku, który jest symetryczny po obu stronach. Identycznie, nie jest odchylony w żadną ze stron. Nie jest w środku, prawda? Więc nie będzie to miało znaczenia, nie będzie to miało znaczenia, prawda, w jaką stronę my go tutaj włożymy. Mamy tutaj tą rurkę plastikową, tu jest też rowek
i wkładamy teraz do tej rurki plastikowej. Zobaczcie, jak to widać. Wsuwamy to spokojnie. Ta uszczelka już jest dobrze zrobiona i ona się pewnie będzie wsuwać. Tą uszczelkę będziemy później smarować smarem specjalnym. Tu pokazuję tą wkładkę kominową teraz. Jest zmontowana. Czterometrowa. Od razu z kolankiem jest zrobiona. Ta rura jest na tyle sztywna, że można ją całością będzie wkładać, jeżeli z aluminium, więc jest bardzo lekka. Ona jest sklejona dodatkowo uszczelniaczem, dlatego że wykazywała takie pewne luzy montażowe. Dodatkowo jest wzmocniona specjalnymi, o tu pokazuję, kołeczkami. Tu w punktach firmowych, tu są nawet takie, to są śruby wkręty po prostu nawiercone. Tu są specjalne takie miejsca, zresztą zaznaczone przez producenta, ale tylko na kolankach. Na podłużnicach nie ma, na tych długich odcinkach, ale tutaj również zastosowałem ten sam manewr. Wszędzie ona jest dodatkowo zabezpieczona. O. Dać wkrętami w odpowiednim miejscu. Oczywiście trzeba tam to zrobić, żeby nie zniszczyć uszczelki. Tak. No taki system no, może być. Kolanki to jest tak mocno wzmocnione, że było bardzo już pewne i sztywne, bo je trzeba będzie tam potem obracać i strzelić. Troszkę nim manewrować. Tu pokazuję, na kolankach są takie dodatkowe jak gdyby punkty. O, widać tu w centrum, które można wykorzystać do montażu. Z drugiej strony też jest taki punkt. Prawda? I dzięki temu możemy tam to jakoś sobie tam zanitować, zakokować te połączenie, żeby było pewniejsze. No ja tutaj to robiłem, te połączenia. Tam dobrałem taką optymalną średnicę, nie za małą, nie za dużą. No i do tego ona jest zrobiona specjalnie takim podkleju. Wszelkie środki, jakie powinniśmy tu stosować, to one powinny być po prostu tak naprawdę no, niepalne. Przecież tutaj temperatury są bardzo niskie, w zasadzie tu nie ma tak naprawdę płomienia, ale widziałem, że montuje się na takich taśmach, montują również, skręcają, zabezpieczają te złącza przed rozsunięciem się taką taśmą zwykłą po prostu, taką malarską, ale to mnie polecam. Jest też taśma niepalna, atestowana, no ale ona jest dosyć droga z kolei, więc jeżeli ktoś tego nie robi często, no to jest taki dosyć mało racjonalny zakup, dlatego że tam zużyje pewnie tam może 1/5 takiej taśmy długości, potem nie wiadomo kiedy znowu będzie używał, prawda? Więc to jest takie dosyć dyskusyjne, pewnie dlatego ona jest dosyć słabo używana. Mówię, czyli to głównie używają firmy, które no dużo mają takich robót, jeśli chodzi o montaż wkładek. No dobrze, mówię, zaraz jeszcze wrócimy do tematu dalej. Tutaj to kolanko zostało dodatkowo zabezpieczone taką folią starczową, prawda? Taką taśmą też widziałem, że owijają właśnie te złącza. Te złącza są owijane na połączeniu między rurami. Tu chodzi tylko o to, żeby się jakiś brud nie dostał do tego kolanka, bo nie będzie z niej zniszczyły końce, bo on będzie manewrowany trochę. No a tak poza tym to więc zaraz do tematu wrócimy przy montażu. Thank you.
wszystko jest już zamontowane. No, najpierw trzeba położyć ten kon, jest ten dolny tu, tak jak widać. I tutaj bez problemu jeszcze jest widoczna ta rurka, także bez problemu się tylko nasuwa koncentrycznie. Proszę zwrócić uwagę, że to kolanko trzeba zamontować no tak jak tutaj widać, czyli że należy go nałożyć, złożyć z prostką. Jeżeli jest na wysokości otworu, będzie można po prostu spokojnie, tylko obracając tymi kolankami, stopniowo je nałożyć na piec. Nałożyć, czyli nasunąć na czopuch. Na czopuch. Dając go odpowiednio w uszczelkę. Oczywiście ten układ wykazuje tu pewną taką niewielką elastyczność. Chociażby w osadzeniu uszczelek. I jeżeli tylko ten wymiar żeśmy w miarę dokładnie zrobili, no to z pewnością nam się uda. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że te kieszenie uszczelniające są dosyć głębokie i tu mamy tam około nawet do 3 cm tolerancji, w razie czego gdybyśmy się pomylili. Możemy te układy rozsunąć. Tu akurat mi się udało to zrobić dosyć precyzyjnie. Z wykształcenia ja jestem inżynierem po Politechnice Śląskiej w Gliwicach w zakresie transportu takiego wielobranżowego, technicznego, również w zakresie obsługi budownictwa, infrastruktury. Jestem w takim wieku, który bym określił jako przedemerytalny. Aktualnie działam głównie na Mazowszu Wschodnim i południowo-wschodnim. Poza usługami zajmuję się również ekspertyzami technicznymi. No i tu w tym zakresie działam w zasadzie na terenie całego kraju. Jak na filmie było widać, w trakcie realizacji tematu pogorszyła się nieco pogoda, spadł niewielki śnieg, jednak po sprawdzeniu przyczepności przez próbne takie wejście, oczywiście bez rury na ten dach i komin, stwierdziłem, że przyczepność jest nadal dobra i że z asekuracją i linką bez problemu bezpiecznie wejdę na ten dach. Ja tu mam dosyć duże doświadczenie, jestem też zaprawiony jako dziecka, bo wspinałem się też po górach, w tym warunkach zimowych. Do dzisiaj uprawiam rekreacyjnie sport, biegam, uprawiam też turystykę, jeżdżę na nartach. Nie każdy dach jest jednak prosty, tu przestrzegam, wypadków jest dużo. Trzeba się dużo szkolić, mi się wydaje, korzystać z nadzoru, tam gdzie przepisy tego wymagają. W pewnym zakresie możemy też sami uzupełniać nasze kwalifikacje, uprawnienia, rozszerzać ten zakres możliwości. Zachęcam do tego, bo dzisiejsza technologia wymaga wszechstronnej wiedzy. Warto podnosić, więc trzeba swoje kwalifikacje w branżach gdyby pokrewnych i związanych. Myślę, że w tym zakresie będziemy mogli rozwijać również nasze kontakty, wymianę doświadczeń, wspomagać się edukacyjnie w wygodny i dostępny sposób, chociażby przez takie właśnie filmy, komentarze. Ja jestem otwarty, chętnie pomagam i dzielę się wiedzą, jak tylko znam temat. Także mi się wydaje, że uda nam się wspólnie zbudować taką platformę do współpracy i wspomagania. Dziękuję, na tyle. Pozdrawiam.